Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z Jedzeniem przez Bieganie. Jestem gdzieś pomiędzy Bieszczadami a Beskidem Niskim. To idealne miejsce do tego, aby zaprosić Was na kolejny test. Tym razem buty trekkingowe do wycieczek górskich w mieszanym terenie. Buty te wykonane są na podeszwie wibramowej, które jak to Vibram mają gwarantować amortyzację oraz stabilizację. Posiadają specjalny gumowy otok oraz przeszycia, które tutaj jak nawet się dotyka, to od razu czuć pod ręką, że na pewno będą w porządku chronić przed kamieniami, patykami albo jakimiś innymi elementami na górskich szlakach. Specjalny rzep, który pozwala jeszcze lepiej docisnąć cholewkę, aby stopa była bardziej stabilna. Specjalne uchwyty do tego, aby lepiej te sznurówki trzymały nogę w bucie. Oraz język, który tutaj też wygląda na to, że jego perforacja i jakby samo wyprofilowanie będzie naprawdę dobrze opinało nam kostkę. Cholewka zewnętrzna wykonana jest w 60% z skóry bydlęcej, ale środek to 100% poliestru, dlatego też ciekawy jestem, w jaki sposób stopa będzie w tym bucie oddychać. Buty 4Class zwróciły moją uwagę swoją wodoodpornością. Producent gwarantuje ją, przeprowadzając testy laboratoryjne, które polegały na tym, że zanurzał but do połowy cholewki w wodzie i wykonywał 8000 zgięć na każdego buta, co odpowiada mniej więcej przejściu 16 km w wodzie do połowy buta. Za oknami szaleje wichura, właśnie zeszły pierwsze śniegi, jest ogromne błoto, to idealne wyzwanie dla mojego testu. Test 4Classów kończę na turbaczu. Jestem pod schroniskiem. Buty mają ponad 100 km w różnych ciężkich, przede wszystkim wodnistych warunkach. No i co Wam powiem? Ogólnie rzecz biorąc bardzo fajne. Dobrze się w nich chodzi, wygodnie się w nich chodzi. Na długich trasach wody nie przepuszczają. Wygodna cholewka, wygodne sznurowania. Ogólnie rzecz biorąc nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Jednym mankamentem, który znalazłem, to jest wkładka. Zwykła taka filcowa. Na długim dystansie przydałoby się, aby jednak ona nieco lepiej amortyzowała i dawała więcej komfortu i wygody. 4Class. Tak właśnie wyglądają. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, łapa w górę, subskrybujcie i komentujcie. I cóż, do zobaczenia w kolejnym teście, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!